11 trendów marketingu 2020. Na początek krótkie wyjaśnienie. Ten post był pisany 3 stycznia 2020 roku. Dopiero cała historia z pandemią się zaczynała, w związku z tym nie uwzględnia tego elementu. W grudniu przeanalizowałem trochę trendów, badań i różnego typu analiz dotyczących przyszłości znaczenia marketingu w firmach. Znajdziecie tutaj garść syntetycznych wniosków na najbliższy rok, które stają się fundamentem najbliższej dekady. Zasadnicza rola i znaczenie szefa marketingu CMO ulega wzmocnieniu. Zdarzają się firmy, które likwidują stanowiska szefa marketingu, tyle że ich funkcje są przejmowane przez brand managerów. Marketer staje się swoistym ekonomistą rynkowym. Który integruje procesy zdobywania i analizowania informacji, oceny konkurencji, rozwoju marketing-mix dla portfela oferty, wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta. Firmy, w których jeden z członków zarządu jest CMO, są o wiele bardziej efektywne na rynku. Zespoły marketingu mogą działać w trzech modelach: kwadrat, czyli szampan bez gazu. Wszyscy są ułożeni, proceduralizowani, działają pod linijkę, grzeczni urzędnicy marketingu, sumiennie wykonujący swoją pracę. Całość działań jest precyzyjnie zaplanowana, po inżyniersku ułożona jak klocki od A do Z. Koło, czyli sam gaz bez szampana. Kreacja ponad wszystko, feria setek pomysłów, idei, Projektów, bal na całego. Artyści, marketingu bez granic i oporów. Na koniec dnia przychodzi szef finansowy i pyta, co wynika z tej firmówki domówki. Szampan, czyli koło wpisane w kwadrat lub kwadrat wpisany w koło. Dążenie do równowagi obu elementów. Moim zdaniem najbardziej optymalny model działania, czyli konwergencja cech inżyniera i humanisty. Bądź jak Leonardo da Vinci w marketingu. Jeżeli teraz każdy z tych modeli działania, w każdy z tych modeli działania wpiszesz poniższe 11 trendów, zachęcam do takich eksperymentów myślowych, uzyskasz 33 bardzo różnie rozwijające się strategie w każdej kategorii. Dlatego zanim będziesz chciał rozwijać swój marketing i sprzedaż, zastanów się, w którym jesteś modelu i czy jest on optymalny dla twojej firmy. 11 trendów marketingu w 2020 roku. Customer Experience Wszyscy zaklinają deszcz i opowiadają o budowaniu doświadczenia klienta. Tyle, że szara rzeczywistość skrzeczy na infoliniach, reklamacjach, obsłudze w sklepach, komunikacji w social mediach czy e-commerce. Najlepiej jest wtedy, gdy chcesz coś kupić. Najgorzej, gdy masz problem jako klient, a pieniążki już zapłaciłeś. Budowanie dobrych doświadczeń klienta to analiza Customer Journey i wszystkich punktów styku, a nie kolejny program punktowy, nazywany lojalnościowym. Data, czyli dane. Zbieramy i mamy dane. Super, ale co dalej? Jak usprawniasz dzięki nim swój biznes? Gdzie są twoje insighty? Czy budujesz swoją ofertę pod ich kątem? Nowe marki to jest wyzwanie. Drugie to dane kontra twoje doświadczenie. Intuicja mówi ci, że klienci lubią zielone, a dane pokazują, że niebieskie. Które wybrać? I trzecie wyzwanie: czy dać się zwariować ilości danych, które dostajesz? Jak wybrać te najistotniejsze? Tutaj nawet sztuczna inteligencja ci jeszcze nie pomoże. Organizacja. Marketing ma być częścią sprzedaży, a może dział sprzedaży podlegać pod marketing? Czy obie komórki mają działać oddzielnie, równolegle, czy razem? A może nikomu nie jest potrzebny ten cały marketing, bo pani Zosia od 20 lat robi targi i foldery? Dziś duże firmy uczą się organizacji od tych małych. Dlaczego? Ze względu na o wiele mniejsze zasoby. Małe jest zwinne, szybkie, elastyczne i bardziej efektywne. Korporacja nie myśli o growth hackingu, bo może sobie kupować zasięgi za miliony. A że połowa tych zasięgów kompletnie nie konwertuje? Jeżeli nie zmieniasz swojej organizacji marketingu i sprzedaży, to jak się rozwijasz? Brand Purpose. Co jest celem działania Twojej marki? Jakich wartości dostarcza? Kim chcesz być dla swoich klientów? Marki mają swoje osobowości, archetypy. Najgorzej być nijakim, bez charakteru, bez rozpoznawalności. Wtedy najczęściej liczy się tylko cena, cena, cena. A to wiadomo jak się kończy. Brand purpose wyznacza kierunki rozwoju marki osobistej. Marki produktu, projektu czy korporacji. W komunikacji marki możesz włączyć aż 197 narzędzi taktycznych. Ale musisz wiedzieć co chcesz osiągnąć, i po co to robisz? Empatia konsumencka. Nigdy nie zrozumiesz klienta, jeśli sam nie poczujesz tego, co on, a klient nie zawsze pamięta problemu, jaki miał z Twoją marką. Emocje zapamięta zawsze. Są one często lekceważone, uciekają statystykom, nie są definiowane w raportach. Najszybciej emocje klientów widać w reakcjach w mediach społecznościowych, w komentarzach na stronach czy mailach. Sztuką jest dziś oddzielanie konstruktywnej krytyki od klasycznego hejtu i trollingu. Zaistnienie. W zakresie komunikacji marki konkurencja jest dziś wręcz mordercza. Wszyscy absolutnie walczą ze wszystkimi o naszą uwagę. Jesteśmy bombardowani przez ponad dwa tysiące komunikatów reklamowych dziennie. Króluje powszechna ślepota banerowa. Polacy są w czołówce światowej korzystających z adblockerów, a oglądalność spotów reklamowych w telewizji jest dawno niższa od 50% od oglądalności konkretnej pozycji programowej. Marketerzy chcąc się przebić Podkręcają budżety medialne, ku cieszy agencji i biur reklamy. Tymczasem oryginalna komunikacja marki, zaistnienie, czyli atraktory budowane w sposób pomysłowy, a nie tabloidalny, ma sens. Wyróżnienie. Jeżeli zaistnienie definiuje atraktor, to wyróżnienie jest magnetyzerem. Taktyką utrzymywania uwagi wokół marki, dialogu z klientami, podtrzymywania zainteresowania. Komunikacja produktowa, bezpośrednia, jest o wiele mniej efektywna w porównaniu z, roz z rozsądnymi taktykami zarządzania treściami multimedialnymi. To jakie narzędzia wybierzesz? To jedno, ale powinieneś wiedzieć, co chcesz powiedzieć. Jeżeli nie masz na to pomysłu, to wybrane narzędzia nie będą miały szczególnego znaczenia. To tak jak z, ze świetnym pomysłem na film, zmarnowanym przez fatalny scenariusz, reżyserię i grę aktorską, a może być odwrotnie. Społeczeństwo. Klienci cenią firmy wiarygodne i odpowiedzialne społecznie. Tak, może brzmieć no banalnie i idealistycznie, ale marki, które okazują się niewiarygodne i destrukcyjne społecznie, muszą wydawać mnóstwo pieniędzy na to, by ich wizerunek w oczach klientów był w miarę przyzwoity. Marki przyzwoite mają w bonusie swoich ambasadorów, a dziś to wyjątkowo cenna wartość. Eko firmy. Szczególnie te większe mają środki i możliwości, by angażować się w edukację ekologiczną na najróżniejszych płaszczyznach. Mniejsze firmy czy influencerzy mogą łączyć siły w zakresie tłumaczenia, wyjaśniania, wywierania wpływu, w zakresie naprawdę prostych zachowań związanych z segregacją odpadów, zmniejszania zużycia plastiku czy najróżniejszych zmian nawyków na proekologiczne. Wyzwaniem jest łączenie przekazu komercyjnego marki z wpływaniem na budowanie, Zachowań eko. Innowacje. Bycie innowacyjnym jest dziś odmieniane na wszystkie możliwe przypadki. Tymczasem każda prawdziwa innowacja jest rewolucyjną zmianą, jak na przykład przejście z telefonu stacjonarnego na telefon komórkowy z klawiszami, a następnie na smartfon z ekranem dotykowym. Zmiana sposobu odtwarzania muzyki czy filmu, czyli od kaset i płyt do odtwarzania strumieniowego i VOD. Prawdziwa innowacja to nie tylko technologiczna rewolucja, ale przekonanie do niej potencjalnych klientów. Jest mnóstwo rozwiązań, które nadal czekają na swoje odkrycie i komercjalizację. Warto też pamiętać, że wielu wybitnych innowatorów było Wyśmiewanych przez im współczesnych, a inwestorzy kręcili kółka na czole. Ludzie, współczesny rozwój firmy nie jest już owocem mitycznego wizjonera, który batem zapędza swoich ludzi do pracy. To też nie megalomański, wszechwiedzący autokrata wydający rozkazy czy polecenia swoim podwładnym. Tak, to działa nadal tak jak działa system autokratyczny. Tyle, że dziś doskonale wykształcone i zmotywowane zespoły mogą przynosić góry i myśleć o rozwoju marki. Ludzie zastraszani myślą wyłącznie o ucieczce. I teraz aktualizacja, ponieważ nagrywam tę notkę w tygodniu przed Wielkanocą, w związku z tym na tą Wielkanoc. Szczególną Wielkanoc 2020 roku życzę Wam nadal podejmowania wyjątkowych wyzwań w rozwoju Waszych firm. Pamiętajcie o tym, że efektywny marketing, mądra marka i długofalowe relacje z klientami naprawdę owocują stabilnym wzrostem widocznym w wynikach. Walczcie, pivotujcie, będzie dobrze.